Obraz przedstawiający wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu miał ozdobić jedną z siedzib ossolińskich, przypominając wspaniałe czasy dawnej Rzeczypospolitej, dawać współczesnym otuchę i nadzieję. Wykonania malowidła podjął się wenecki malarz widoków miejskich Bernardo Bellotto, zwany Canalettem. Późnobarokowa, rozbudowana kompozycja stanowi autorską wizję tego historycznego wydarzenia. Jerzy Ossoliński, arystokrata, polityk, wybitna postać w życiu ówczesnej Rzeczypospolitej, był reprezentantem nowo wybranego króla Władysława IV Wazę na dwór papieski w celu złożenia w imieniu króla przysięgi wierności papieżowi i zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską kilku postulatów nowo wybranego króla. Między innymi zatwierdzenia polityki tolerancji religijnej wobec innowierców na obszarze Rzeczypospolitej. Wjazd Jerzego Ossolińskiego stał się okazją do demonstracji bogactwa, przepychu, a także odmienności orientalnej, innej niż w zachodniej Europie, mody, która panowała w Polsce w ówczesnym czasie. Poselstwo wysłane z Krakowa przez Wiedeń, Treviso, Padwę i Bolonię po 35 dniach dotarło do Rzymu. 300 jeźdźców, uczestników tego poselstwa, ubranych było w stroje polskie, oprócz tego perskie, tureckie. Uczestniczyło 20 karet, jedną z nich widzimy na obrazie, a także 10 egzotycznych wielbłądów. Kawalkada jeźdźców przed ukazanym na pierwszym planie Jerzym Ossolińskim kieruje się w poprzek placu del Popolo w stronę ulicy Via del Corso. Całość kompozycji imponuje szczegółowością przedstawienia oraz iluzją ukazanego placu Piazza del Popolo. Liczne postacie ukazane w dziele są zróżnicowane pod względem dokładności przedstawienia z dużym pietyzmem skierowanym wobec postaci pierwszoplanowych. Widowiskowość wydarzenia podkreślają ostre kontrasty światłocieniowe oraz ciepła paleta barw użytych przez malarza w przedstawieniu sceny historycznej. Historia ta wymaga komentarza, bo poza efektownym wjazdem, poza efektownymi strojami, powinna być osadzona w historii naszego kraju, gdyż jest taką wizytówką bogactwa i chęci pochwalenia się odrębnością kulturową szlachty, arystokracji czasów sarmatyzmu. Do tych czasów, w drugiej połowie XVIII wieku, arystokraci chcieli jakby powrócić, reformując i starając się zatrzymać proces rozkładu państwa i ostatecznego jego upadku. Tak więc obraz pełni funkcję pewnego rodzaju otuchy, pocieszenia w czasach już po pierwszym rozbiorze Polski, a więc w czasach słabości naszego wielkiego wtedy kraju, aczkolwiek słabego politycznie.